śniadania, bo tu ludzie głodni siedzą od śniadania. A pochwalże się, Marysiu, ileś nakopała. Chodzisz przecież jakaś smutna, coś byś zaśpiewała. Kazali mi gęsi paść i kopać ziemniaki, a ja poszłam na muzykę tam, gdzie są chłopaki. I tańczyłam do wieczora, tak wesoło było. Lisek gąski zabrał z pola, ziemniaków nie było. Zgromadziliśmy się na przepięknej uroczystości poświęcenia sztandaru szkoły. Kto błogosław ten sztandar, aby ci, którzy się wokół niego gromadzą i którym on przewodzi przez stawiennictwo Najświętszej Marii Panny, świętego Maksymiliana, patrona naszej parafii, zawsze przyznawali się do Chrystusa i aby nikt z tych, którzy wspólnie się modlą i wspólnie uświęcają, nie zginą, lecz by wszyscy doszli do wiecznej szczęśliwości. O to Cię prosimy, przez Chrystusa Pana naszego. Drodzy uczniowie, wręczam Wam ten sztandar, symbol honoru, godności, najgłębszej chęci z ojczyzną. Proszę, szczęście go, pilnujcie, a swoją nauką, postawą wzmacniajcie autorytet szkoły imienia księdza Kazimierza Jancarza, niezłomnego kapelana Solidarności. Niech ten sztandar będzie otoczony szacunkiem. Czekamy, że nie spłaniemy honoru tego sztandaru i będziemy go otaczać do szczęścia. Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę powstało 4 lata temu. Jest to zbiór ludzi, którzy w sposób profesjonalny chcą pracować z młodzieżą. Pracujemy metodą socjoterapii, prowadzimy dwie świetlice, jedną w Nowej Hucie w Teatrze Łaźnia Nowa, a drugą w Rząsce w gminie Zabierzów. W ramach naszych świetlic organizujemy również wakacje, ferie czy też weekendowe obozy. Z reguły musimy na to zbierać dodatkowe fundusze, stąd właśnie powstał pomysł zorganizowania cyklu imprez kulturalnych, koncertów, z których dochód mógłby być przeznaczony na organizację właśnie wakacji. Pomysł spacji powstał tutaj, w tym miejscu, na terenie Nowej Huty. Przyszedł do nas Piotr Konwerski, który był naszym wychowankiem i podczas różnych wyjazdów właśnie jak najwięcej wydarzyło mu się rzeczy dobrych. Postanowił to dobro oddać, tak? On był wtedy zrzeszony z grupą AERZE. Tak, z zrzeszeniem studentów AERZE Kraków i zainicjował tam grupę, jakby dzięki której powstała właśnie pierwsza edycja spacji. Spacja to społeczno-pozarządowa akcja charytatywna. Ja. Druga spacja była stricte hip-hopowa. Tak. To był koncert, który odbył się 22 listopada w Teatrze Łaźnia Nowa pod hasłem Nowa Huta, Nowa Nuta 2, gdzie właśnie wystąpiły głównie zespoły hip-hopowe z Nowej Huty, wsparte też przez dwa zespoły z Krakowa.